Szczęść Boże, Piotr Brzezina, jest 8, więc czas na informacje dnia. Gorącą wiosnę zapowiadają trzy największe centrale związkowe. Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych ruszają na wojnę z rządem. W ostatnich dniach utworzono międzyzwiązkowy komitet protestacyjno-strajkowy. Związkowcy żądają pilnych negocjacji w 12 ważnych sprawach dla pracowników. Jedyną alternatywą w takich sytuacjach jest po prostu ulica. Związkowcy szykują się do strajku. Pomimo usilnych prób, rząd nie chce z nimi rozmawiać, a dialog na Komisji Trójstronnej od dawna jest pozorowany. Chcemy rozmawiać przy stole, chcemy rozwiązywać te problemy pracownicze przy stole. Niestety po drugiej stronie nie ma, jak widać, takiej woli. Związkowcy domagają się nowych rozwiązań dotyczących 12 kluczowych spraw. Chodzi m.in. o płacę minimalną, czas i warunki pracy, kwestie emerytalne, progi podatkowe czy walkę z ubóstwem. Dużym problemem są też umowy śmieciowe. Bardzo często, zwłaszcza osoby zaczynające swoją karierę zawodową, niestety pracują na umowach śmieciowych, które nie dają żadnej stabilizacji. Takie osoby przez lata nie mają zdolności kredytowej i ubezpieczenia. Dodatkowo pracownik na śmieciówce nie wie, jak długo będzie pracował, a pracodawca nie odprowadza za niego składek emerytalnych. Powinno być to rozwiązanie tymczasowe, pół roku, rok. Okazuje się, że ludzie pracują na tego typu umowach przez 5-7 lat. W walce z rządem związkowcy zawierają szeregi. Właśnie utworzyli Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Sygnatariusze komitetu zaapelowali do pozostałych organizacji związkowych o wsparcie planowanych działań protestacyjnych. Szczególnie bardzo niesprawiedliwe, uważam, jest podwyższenie wieku emerytalnego kobietom z 60 do 67 lat, biorąc pod uwagę stan zdrowia, sytuację służby zdrowia. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Ruch związkowców nie przeszedł bez echa. Konfederacja Pracodawców Lewiatan działania związków zawodowych nazwała szantażem niebezpiecznym dla Polski. Polskie Towarzystwo Teologiczne kończy obchody jubileuszu 90-lecia istnienia. Na przestrzeni swojej działalności towarzystwo przyznało wiele medali menem rente wybitnym osobom, które angażują się w rozwój teologii w Polsce. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz. Od wielu już lat Polskie Towarzystwo Teologiczne przyznaje medale Benemerenti, zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Wyróżnienie dotychczas otrzymali między innymi ojciec święty Jan Paweł II, ksiądz kardynał Franciszek Macharski, ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, ksiądz biskup Jan Zając, ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski czy ksiądz biskup Jan Szkodoń. W tym roku wyróżnienie otrzymał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Wielka to dla nas wszystkich tu zgromadzonych radość, że dzisiaj w tym gronie znajdzie się ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, podejmując decyzję o odznaczeniu tym medalem, wziął pod uwagę ogromny wkład księdza kardynała Stanisława w rozwój teologii w środowisku krakowskim oraz ogólnopolskim. Staram się bardzo śledzić, a potem starać o nasz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przedtem o Akademię, o środowisko teologiczne, naukowe krakowskie i polskie. Więc pośrednio można by powiedzieć, miał również zasługi dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Polskie Towarzystwo Teologiczne powstało 23 lutego 1924 roku we Lwowie z myślą o integracji podzielonego przez zabory kraju. Po długich latach niewoli, rozbicia Polski, polskiej myśli teologicznej także, postanowiono, żeby scalić duchowo także tę polską kulturę religijną i żeby właśnie profesorowie teologii podjęli w tym towarzystwie takie uwrażliwianie na Pana Boga, na problemy życia moralnego, dostarczając zaplecza niejako, bo my nie działamy na pierwszej linii frontu, na pierwszej linii frontu są nasi duszpasterze. Natomiast my działamy na zapleczu pomocy różnych dyskusji, konferencji, odczytów, które inspirowałyby naszych
słuchaczy, odbiorców do działania, do życia religijnego. Towarzystwo liczy obecnie ponad 900 członków, którzy pracują w 16 sekcjach na terenie całego kraju. Są to w dużej mierze kapłani, siostry zakonne, ale też coraz więcej ludzi świeckich, którzy należą do tych zróżnicowanych sekcji. To są ludzie, którym bliska jest prawda, to jest poszukiwanie prawdy. Tak jak patron, którego na początku 90 lat temu w Lwowie obrali założyciele, święty Jan Kanty, profesor Akademii Krakowskiej. Dzisiaj ludzie nauki Kościoła szukają też tej prawdy. Każdy w swojej dziedzinie, czy to w sztuce, czy w teologii dogmatycznej. Sekcją socjologiczno-duszpasterską kieruje profesor Franciszek Adamski. Ta sekcja jest nastawiona na analizę współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w ramach której znajduje się Kościół katolicki. W naszych warunkach polskich ta rzeczywistość przedstawia się w sposób szczególny, jak wiadomo. Podejmujemy więc analizy pod kątem widzenia negatywnych aspektów wpływu czynników laicyzujących kulturę chrześcijańską. Polskie Towarzystwo Teologiczne wydaje także książki i organizuje sympozja. Ukrywane przez całą dekadę zdjęcia, listy, pamiątki oraz fotografie żołnierzy walczących o wolną Polskę ujrzały w końcu światło dzienne. Wszystko za sprawą nietypowej wystawy zorganizowanej przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ekspozycja powstała z okazji 70. rocznicy utworzenia cywilno-wojskowej organizacji Wolność i Niezawisłość. Niezłomni historie wyklęte to jedyna w swoim rodzaju wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym. Po raz pierwszy w jednym miejscu udało się zgromadzić skrywane przez lata pamiątki, fotografie, a nawet broń działaczy antykomunistycznego podziemia. Część z nich uzyskano podczas rozpoczętej w styczniu zbiórki pod tytułem Odkrywamy Niezłomnych. Zainicjowaliśmy taką akcję jak Odkrywamy Niezłomnych, czyli zbiórkę pamiątek tego, czego jeszcze muzeum nie ma, bo część rzeczy muzeum oczywiście miało, natomiast zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że część rzeczy jest pochowana skrzętnie w szufladach rodzinnych, bo to są rzeczy, które pamiątki rodzinne, zdjęcia, dokumenty, które są niechętnie przekazywane przez rodziny z tego względu, że dotyczą osób bardzo bliskich, które walczyły o wolność Polski. Tą drogą na wystawę trafiła m.in. pluszowa małpka wykonana w przywięziennej fabryce zabawek, którą w dowód sympatii podczas pobytu w więzieniu otrzymała Hanna Wysocka, pseudonim Perełka, łączniczka krakowskich struktur wolności i niezawisłości. Jest też wzruszająca korespondencja z rodziną żołnierza tych struktur, działacza brygad wywiadowczych Mirosława Bojdeckiego, skazanego w 1947 roku na 13 lat więzienia. Szczególna korespondencja, bardzo poruszająca, pomiędzy Mirosławem Bojdeckim, żołnierzem Armii Krajowej, później Zrzeszenia WiN, który został osadzony w więzieniu najpierw we Wronkach, a potem w więzieniu rzeszowskim. Korespondencja prowadzona pomiędzy nim a rodziną, pomiędzy nim a żoną i synem małoletnim, jeszcze wtedy z synem Markiem. Tenże syn, dzisiaj już dorosły człowiek, wypożyczył nam na czas wystawy między innymi właśnie tęże korespondencję. W tym roku mija 70 lat od założenia cywilno-wojskowej organizacji Wolność i Niezawisłość. Z tej okazji Muzeum Armii Krajowej w Krakowie chce przywrócić społeczeństwu pamięć o żołnierzach wyklętych. Dbałość o pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej, także po jej zakończeniu, jest jednym z naszych obowiązków i w związku z tym wydaje mi się rzeczą jak najbardziej naturalną odniesienie się jak gdyby do elementu związanego z żołnierzami niezłomnymi. 1 marca obchodzone jest Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonany został wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Dzięki wystawie multimedialnej każdy ze zwiedzających krakowskie muzeum będzie miał okazję przenieść się na salę rozpraw i posłuchać zeznań żołnierzy niezłomnych. To nagrania z 3 procesów żołnierzy niezłomnych. Jedno z tych nagrań dotyczy procesu Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Drugie Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług. A trzecie księdza Władysława Gurgacza.
Te nagrania będzie, tych nagrań będzie można posłuchać w pokoju, my nazywamy to pokojem przesłuchań, gdzie będą słuchawki i każdy ze zwiedzających będzie mógł, miał szansę, okazję posłuchać tych nagrań. Wolność i niezawisłość została założona we wrześniu 1945 roku. Jej celem było kontynuowanie walk o niepodległość po przejęciu władzy w Polsce przez Sowietów. Skupiała m.in. oddziały partyzanckie. Oficjalna propaganda przedstawiała działaczy WiN jako bandytów i zdrajców. Od kilkunastu lat pamięć o walce wyklętych jest systematycznie przywracana, a określa się ich również mianem żołnierzy niezłomnych. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest w dalszym ciągu napięta. Prorosyjscy separatyści nie odpuszczają i po zajęciu Debalcewy ruszają na Mariupol. Amerykański sekretarz stanu John Kerry zwrócił uwagę, że ani Rosja, ani rebelianci nie szanują zawieszenia broni, które podpisali. W związku z tym Stany Zjednoczone pomyślą o dodatkowych sankcjach, ostrzegł Kerry. Porozumienie podpisane w Mińsku istnieje już tylko na papierze. Ani Rosja, ani siły przez nią popierane nie wypełniają zobowiązań w nim zawartych. Jako naruszenie zawieszenia broni John Kerry wskazał na zajęcie w ostatnich dniach przez prorosyjskich separatystów ukraińskiego miasta Debalcewe, co jego zdaniem było możliwe dzięki dostawom wojskowym z Moskwy. Oczywiście Debalcewe jest miejscem nieustających walk. To naruszenie zawieszenia broni. Było wiele przypadków naruszenia rozejmu z Mińska. Niestety mamy do czynienia z tendencją spadkową, jeśli chodzi o porozumienie, a doskonale pokazuje to sytuacja w Mariupolu oraz innych miejscach, co zasługuje teraz na większą odpowiedź. Tą większą odpowiedzią mają być kolejne sankcje nałożone na i tak już osłabioną gospodarkę Rosji. Występując we wtorek przed Senacką Podkomisją do spraw badania wydatków budżetowych, Kerry powiedział, że Rosja uprawia największą od czasów zimnej wojny propagandę i wielokrotnie wprowadzała w błąd i kłamała w żywe oczy na temat swej działalności na Ukrainie. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a kolejne wydanie informacji dnia o 10:00 zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i w centrum Europy słabnący wyż. Z kolei od północy po południe kontynentu warunki pogody kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Za warunki pogodowe w Polsce odpowiada wspomniany układ wysokiego ciśnienia, a nad obszar kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze. W Europie dziś na ogół pochmurno. Deszcz na zachodzie, południu, a także w Polsce. Na pozostałym obszarze więcej pogodnego nieba. Temperatura od -1 w Moskwie, około 8 stopni w Berlinie oraz Wiedniu, do 14-16 w basenie Morza Śródziemnego. I zmieniamy mapę. W Polsce dziś pochmurno i deszczowo. Więcej słońca na północnym zachodzie. W ciągu dnia termometry wskażą przeważnie 5-6 kresek powyżej zera. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Barometry wskażą około 1020 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. Na koniec zapraszam jeszcze Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów naszego kraju, by zobaczyć, jaka tam czeka nas pogoda.